Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie czerwca. Czerwiec był dla mnie, można powiedzieć, obfitym miesiącem, ponieważ udało mi się przeczytać 16 książek z różnych gatunków literackich. Będzie tutaj, słuchajcie, kilka z literatury pięknej, obyczajowej, dosyć sporo z literatury faktu, no i oczywiście, jak to u mnie, na pewno będzie coś z thrillerów i kryminałów, więc żeby już nie przedłużać, to zaczynamy. Tym razem będę się starała Wam podzielić to gatunkami literackimi, czyli zaczniemy od literatury pięknej, obyczajowej, później literatura faktu, kryminał i skończymy literaturą dziecięcą. Więc zaczynamy od pierwszej książki. Pierwsza książka, którą mam też w wersji papierowej, to jest Aptekarka. Aptekarka Magdaleny Skubisz. To jest pierwszy tom sagi rodu Tyszkowskich. Powiem Wam, książkę, którą otrzymałam do recenzji od wydawnictwa i przyznam szczerze, że byłam zaskoczona, że książka nie opisuje jakby fikcyjnych wydarzeń, tylko jest oparta na prawdziwej historii właśnie rodu Tyszkowskich. Autorka też tutaj załącza i mapki, i jakieś dokumenty, a opisuje kobietę, która potrafiła w czasach, gdzie kobiety nie były poważane, zawalczyć o swoje marzenia, o siebie, pokazać, że jest tyle samo warta, albo nawet więcej warta niż mężczyźni. Chodzi mi tutaj o opisanie jakby tytułowej aptekarki. Otóż w każdym z majątków była taka aptekarka, zielarka, która jakby na co dzień pomagała w majątku, a oczywiście w wyjątkowych sytuacjach był wzywany lekarz. Tutaj ta aptekarka jest ukazana w taki sposób, że czasami swoimi umiejętnościami przewyższa wiedzę tego lekarza, bo jej znajomość ziół, tego jak działają, no jest o wiele na wyższym poziomie niż wielu lekarzy w tamtych czasach. I to jest właśnie, czyli oprócz tego, że gdzieś będziemy mieli tutaj trochę taką historię, oczywiście obyczajową, trochę romansu, trochę z życia ogólnie takiej arystokracji ziemskiej, to też będziemy mieli wspaniałe opisy przyrody i właśnie opis takiej silnej kobiety, która potrafi zawalczyć o siebie. Jest to pierwszy tom, nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawa kolejnego tomu, co się dalej wydarzy. Dla Was taka ciekawostka, to nawet sama autorka poszła na kurs właśnie zielarstwa, żeby to, co opisuje, było bardzo, bardzo wiarygodne. Więc polecam, szczególnie jeśli kogoś interesują tego typu klimaty. To jest pierwsza książka. Druga książka z cyklu Literatura piękna to są Skrzypce Goebbelsa. Ian i Jakono. Lepiej widać. Słuchajcie, książka, która może być postrzegana bardzo, bardzo kontrowersyjnie. Dlaczego? Dlatego, że ja byłam jej bardzo ciekawa, bo ukazuje II wojnę światową, ale w ogóle z innej perspektywy. Z perspektywy młodej japońskiej skrzypaczki, która chce robić karierę, która chce się rozwijać artystycznie, ale oczywiście jest najpierw, są lata 30., czyli czasy przedwojenne, a później już czasy wojny, na które przypada jej w zasadzie największa kariera.
Japonia jako sojusznik Niemiec nazistowskich no jest jakby po tej, można powiedzieć, złej stronie barykady, natomiast ona robi karierę w całej Europie, jeżdżąc po największych no, filharmoniach, grając grając koncerty i dla najwyższych stopni, ale również motywacyjne dla żołnierzy i koncertując na największych światowych scenach. Skrzypaczka z niewiarygodnym talentem, ale teraz czy mimo tego, iż jeździ po całej Europie, mimo tego, że ogląda to, co się dzieje w Europie, to czy ogląda to świadomie, to czy jednak jest zamknięta na to, co się dzieje, czy w ogóle może jest dopuszczana do tego, co się dzieje w Europie, jakie jest jej stanowisko do tego, co robią Niemcy, co robią Japończycy. Bardzo no, ciekawe tutaj jest to opisane, więc jeśli Was interesuje właśnie ta druga strona, jak z pozycji takiego młodego człowieka, bo ona miała dosłownie tam 20 kilka lat, jak ona to postrzega, jakie jest jej stanowisko, no to gorąco Was zachęcam do lektury. Ciekawostka, jest to też również książka oparta na faktach. Czytając, zachęcam Was do słuchania niektórych fragmentów koncertów, które nagrywała Neiko Suwa. Można znaleźć na YouTubie kilka takich no, utworów, więc gorąco Wam polecam. Wtedy można poczuć jakby te emocje bardziej. No i całą tą historię inaczej przeżyć, inaczej się odnieść. Więc też naprawdę polecam. Kolejna, to nie mam tutaj wersji papierowej, to jest Księga Utraconych Imion Christine Harmel. Ale tutaj dam Wam okładkę tu, albo tu, albo tu. Christine Harmel. Powieść obyczajowa, również akcja dzieje się w czasach II wojny światowej, ale opisuje historię rodziny żydowskiej, francuskich Żydów, którzy uciekają z Paryża. Ojciec jest niestety no, zabrany do obozu, tak, najpierw jeszcze we Francji, a później do obozów Auschwitz. Natomiast matka z córką udaje im się uciec z Paryża i jadą na południe Francji, to oczywiście strefy Vichy. I tam początkowo interesuje ich tylko nawiązanie gdzieś tam współpracy, żeby ratować ojca, ale co się wydarzy później, jaki będzie stosunek matki do działalności właśnie takiej podziemnej, żeby ratować powiedzmy innych Żydów, a jakie będzie stanowisko córki, co się zmieni w niej, czym będzie ta Księga Utraconych Imion, dlaczego tak się będzie nazywała, co będzie w sobie zawierała i co chroniła, jakie, no, jakie tajemnice. No to tutaj Was zachęcam do lektury, bardzo przyjemnie się to czyta. Oczywiście jest, można powiedzieć, no jak wiele podobnych, tak, takich książek z wojennych, tak, z czasów II wojny światowej, ale ma ona taki swój urok i jeśli ktoś lubi tego typu literaturę, no to zachęcam. I teraz słuchajcie, coś z literatury faktu. Tutaj mam dosyć sporo takiej literatury. I pierwsza książka to jest Autostrada Łez.
Autostrada łez Jessica McDiarmid. Jest to dziennikarka, która przedstawia nam, myślę, że większość z nas zna już reportaż 27 śmierci Tobiego Obeda. Natomiast tutaj mamy reportaż również dotyczący rdzennej ludności Kanady, ale opisane są głównie zaginięcia i jeden, można powiedzieć, z odcinków autostrady, która jest na północy Kanady i gdzie giną kobiety, gdzie jest dużo zaginięć albo gdzie są znajdywane martwe kobiety. I jest to bardzo ignorowane przez władze Kanady. To, co mnie najbardziej przeraziło w tym reportażu, to jest to, że niektóre wydarzenia przedstawiane w tej książce dotyczą już nawet czasów z XXI wieku. Oczywiście są tutaj lata też 70., 80., 90., ale niektóre są, słuchajcie, 2000 któryś, czyli dalej się to dzieje. I dalej jest to często ignorowane. Dlaczego? Bo jest trochę takie postrzeganie w Kanadzie, tej rdzennej ludności Kanady, jako takiej właśnie gorszej, czyli cały czas jest ten rasizm. I zawsze jest to takie postrzeganie, że są to alkoholicy, nieudacznicy, analfabeci, a brak jest takiego szerszej takiej perspektywy, że to jest skutkiem tego, jak oni byli traktowani przez wiele, wiele lat i w zasadzie są traktowani przez rząd kanadyjski. O czym tutaj mowa? Oczywiście o tym, że rodziny, czyli dzieci są oddzielane od rodziców na siłę, tak? Czyli rodzice z tej tęsknoty popadają w alkoholizm. No bo nie ma tych dzieci, tracą cel w życiu. To, że gdzieś tam w szkołach nie uczą ich w taki sam sposób, jak no, ludność no, napływową kanadyjską, tak, z Europy. Tylko, nie wiem, wydaje im się, że jak nauczą ich czytania, pisania, to jest to wystarczające. Jest takie postrzeganie, że w zasadzie kobiety to nadają się tylko, nie wiem, do takich zwykłych prac albo do prostytucji. I jest to wykorzystywane nie tylko przez jakichś tam zwykłych obywateli, ale również przez urzędników. Słuchajcie, że mnóstwo takich afer tutaj też są opisywane, wychodziło to na jaw. Więc tak jak mówię, no, wstrząsający reportaż. Okładka, widzicie, jest zaprojektowana przez jedną z artystek właśnie takiej rdzennej ludności, więc świetnie według mnie to daje. Więc gorąco Was zachęcam. Jeden taki minus, że czasami niektóre rozdziały to są takie chaotyczne, bym powiedziała, czyli trochę takie, wiecie, wrzuty są, czyli tutaj trochę tam z przeszłości, tutaj dalej jest opisywana historia jakiejś tam dziewczyny, tutaj znowu gdzieś tam nie wiadomo dlaczego jest poruszenie jakiegoś innego tematu, więc w niektórych przypadkach może być taki odbiór, że książka jest chaotyczna, ale całość to naprawdę bardzo dobra literatura. Jeśli Was interesuje tego typu literatura faktu, to zachęcam. Kolejna też książka z cyklu Literatura Faktu to Za murami Broadmoor, przepraszam, czyli najsłynniejszy szpital psychiatryczny na świecie. Jonathan Levy i Emma French. Powiem Wam, że byłam bardzo, bardzo ciekawa tej książki. Mnie interesują takie klimaty, szpital psychiatryczny. Myślałam, że będą opisane jakieś te przypadki tych morderców, bo żeby Was trochę wprowadzić, czyli osoby, które nie wiedzą, no to
Broadmoor to jest takim szpitalem psychiatrycznym w Anglii, gdzie są tacy i byli przetrzymywani bardzo głośni mordercy, tak, w zasadzie najgroźniejsi mordercy Wielkiej Brytanii. Ale powiem Wam, dla mnie jest ta książka zbyt taka ogólnikowa. Niektóre przypadki są opisywane bardzo pobieżnie. W zasadzie nie ma takich przypadków, żeby to zgłębić. Każdy rozdział to jest bardziej, nie wiem, opisanie, jak działa taki szpital i jak działał w przeszłości, jak długo on w ogóle działa. Czyli jest pokrótce o personelu, oddziału przyjęć, o właśnie tych pacjentach niebezpiecznych, podwyższonego ryzyka, jacy byli sławni pensjonariusze, rehabilitacja, czyli to, jak wygląda leczenie tych osób, po rehabilitacji, bezpieczeństwo, jakie były ucieczki, nadużycia wobec pacjentów, terapię, przyszłość tego szpitala. Ale powiem Wam, te rozdziały, zresztą widzicie, książeczka jest no, dosyć cienka, no, są tak pokrótce, tak? I no, ja nie ukrywam, że trochę się zawiodłam, tak? na tej książce. Więc, no ale jeśli, nie wiem, ktoś w ogóle nie ma wiedzy na ten temat, no to będzie takie fajne wprowadzenie. Kolejna książka to jest Liczby nie kłamią, 71 rzeczy, które trzeba wiedzieć o świecie. O, czekajcie, może zmienię oświetlenie. I tu mamy Wacław Smil. I powiem Wam, akurat ta pozycja to jest niesamowicie ciekawa. Autor poprzez, jak dla mnie, taką naukę demografii, czyli no, liczby, ale w ujęciu demograficznym, pokazuje, jak można manipulować liczbami, jak poprzez liczby można ukazywać różnego rodzaju zjawiska, jak można je interpretować, jak to się zmieniało na przestrzeni wieków, jakieś zmiany globalne, czy rzeczywiście, powiedzmy, ludzkość już podąża, że tak powiem, do samozniszczenia, czy jednak były już takie zwroty w naszej historii. Jak, nie wiem, rankingi są odbierane i czy rzeczywiście są one takie istotne, czy też nie. Jak nawet jest przedstawienie wskaźnika śmiertelności, czy odnośnie epidemii, nawet ostatniego koronawirusa. Więc bardzo, bardzo dużo interesujących faktów odnośnie też populacji, rozwoju. Jeśli kogoś interesuje ogólnie jakby całe społeczeństwo, bo tu mamy i w ujęciu jakby takim globalnym, społecznym, mamy też różne kategorie, czyli powiedzmy transport, kosmos, medycyna, no to gorąco, gorąco zachęcam. Kolejna książka z cyklu Literatura Faktu, ale też można powiedzieć, że coś z pogranicza stand-upu i powieści, to jest Będzie bolało Adam Kay. Obecnie jest też serial na Canal Plus Online. Sekretny dziennik młodego lekarza. Książka, która właśnie przedstawia pierwsze lata po ukończeniu studiów medycznych Adama Keya, czyli jego staż, bycie ogólnie starszym stażystą, później rezydentem, starszym rezydentem, czyli te wszystkie pierwsze lata, zanim, można powiedzieć, był już takim pełnoprawnym lekarzem, jak to
wyglądała ta rzeczywistość i jak to się zmieniało na przestrzeni lat. I jest to w ujęciu takim czasami groteskowym, ironicznym, czasami taka makabreska. I tak jak mówię, no dla mnie, jak się to czytało, to czyta się to bardzo, słuchajcie, fajnie, ale ma się wrażenie, że to taki właśnie realistyczny stand-up, groteska. Więc jeśli ktoś lubi właśnie taką literaturę medyczną, ale nie taką bardzo, bardzo trudną, no to zachęcam Was do tej lektury. Kolejna książka, też literatura faktu medyczna, to jest z pamiętnika początkującego psychiatry Adama Sterna. I powiem Wam, akurat na tej książce to się zawiodłam. W przypadku Będzie bolało, to jest jakby też taki styl pisania powieściowy, tak jak mówię, stand-upowy, ale tutaj mamy prawdziwe, słuchajcie, fakty, tutaj mamy odniesienia, tu mamy bardzo dużo też tej wiedzy medycznej. Oczywiście czasami jest to taki w sposób groteskowy przedstawiony, albo taki makabryczny, no ale ta wiedza jest. Natomiast tutaj ja miałam bardzo duże oczekiwania, bo myślałam, że ten początkujący psychiatra, gdzieś tam będzie też opisywanie jego jakichś takich przypadków, zgłębianie tych przypadków, będzie dosyć sporo takiej wiedzy z zakresu psychiatrii. Natomiast ta książka okazała się bardziej powieścią obyczajową, jak dla mnie, niż literaturą faktu, mimo tego, że jest oparta właśnie na tym pamiętniku Adama Sterna. Ale to są jakby jego opisy, czyli jak wyglądało jego życie, nie wiem, prywatne, relacje ze znajomymi, z rodziną, jak właśnie pełnił staż i rezydenturę na Wydziale Psychiatrii, będąc no, tym początkującym psychiatrą. Więc no, zawiodłam się. W zasadzie można powiedzieć, że są szczegółowo dwa takie przypadki opisane. I ostatnia z cyklu takiej medycznej to są Przypadkowe odkrycia medyczne Roberta Wintersa z wydawnictwa Filia. Tutaj dostałam do recenzji tą książkę, za co bardzo wydawnictwu dziękuję. Powiem Wam, książka rewelacyjna. Jeśli interesują Was, czyli w jaki sposób odkryto, nie wiem, soczewki kontaktowe, nie wiem, szczepionki, w jaki sposób rozwinęła się anestezjologia, czyli od kiedy zaczęto operować ze znieczuleniem, kiedy odkryto witaminy, no to będzie dla Was. Czyta się to bardzo, bardzo dobrze. Odnośnie wszelkiego rodzaju leków, też przeciwbólowych, no, bardzo, bardzo dużo wiedzy, dosłownie taka wiedza w pigułce, a jednocześnie jak to odkryto, jak to wynaleziono, jak też wyglądało czasami rywalizacja między naukowcami o dane odkrycie, czyli jak walczono o tą wiedzę, czy też zawsze dany naukowiec chciał się przyznać do tego, że udało mu się coś odkryć, czy jednak się bał to do tego przyznać, bo na przykład bał się, że odbiorą mu uprawnienia, więc gorąco Wam polecam. Świetna książka, naprawdę. Chyba z tych wszystkich medycznych to najlepsza. Więc tutaj Was zachęcam. Więc to tyle z literatury faktu. Jeśli chodzi o literaturę teraz, kryminał, thriller, no to jedną mam tylko w wersji papierowej i jest to Tajemnice Fleet House Lucindy Riley. Oczywiście no mamy tutaj, słuchajcie, połączenie stylu Lucindy Riley z jej taką niesamowitą charyzmę,
ale jednocześnie z taką powieścią grozy. Czyli ja bym powiedziała, że coś jak, nie wiem, tak jak mamy Kate Morton albo Diane Sutherland i z Lucindą Riley, czyli mamy właśnie Anglię, mamy starą taką szkołę, arystokrację albo bogatą klasę średnią, jakieś tajemnice, tak? Coś się za tym skrywa, ten taki właśnie internet akademik, tak jak tu widzicie, zbrodnia jakaś, którą trzeba odkryć, ale oczywiście za tą zbrodnią kryją się też inne tajemnice naszej duszy, naszej osobowości i naszych bohaterów, których tutaj spotkamy. No, gorąco Wam polecam. Myślę, że wszyscy fani Lucindy Riley, no to zakochają się w tej książce, bo tak jak mówię, no jest to połączenie tego jej niesamowitego stylu pisarskiego, tego jej klimatu z taką właśnie klasyczną powieścią grozy i z taką podskórną tajemnicą, bym powiedziała, więc gorąco Wam polecam. To. Kolejna powieść to jest Wstyd Roberta Małeckiego. Wstyd Roberta Małeckiego, powiem Wam szczerze, że akurat jak dla mnie, nie jest to najlepsza powieść autora. Fajne jest to, że znowu autor odnosi się do jakiegoś tam problemu i tutaj jest to poczucie wstydu, tak? I jakby to bierze autor na warsztat, czyli to poczucie wstydu. To jedno. I drugie to bierze tutaj na warsztat tolerancję, tak? Wstyd i właśnie tą tolerancję wobec drugiej osoby, wobec odmienności, ale jak też jakby brak tolerancji do czego może doprowadzić, tak? Do jakichś zbrodni. Mamy tutaj no i posądzenie o bratobójstwo i gdzieś tam no, ukrywanie sekretów z przeszłości męża pani komisarz. Przeszłość oczywiście miesza się z teraźniejszością. Nie chcę Wam za dużo spoilerować, ale niech Wam tylko to tak jakby zostanie, czyli właśnie te dwa takie tematy, gdzie połączenie dwóch zbrodni, ale właśnie motywem przewodnim jest tutaj i wstyd, i tolerancja. To są dwie takie kwestie. Kolejne to jest Bardzo cichy rozwód Alka Rogozińskiego. No jak to u Alka Rogozińskiego, jest to lekka, przyjemna lektura, więc jeśli na wakacje, to Wam polecam. Oczywiście to jest taka lektura, wiecie, na jeden wieczór. Małżeństwo, które chce cicho załatwić sobie rozwód i nagle z tego robi się jedna wielka, wybuchowa, że tak powiem, rozruba i rozwalają pół Warszawy. Mamy oczywiście podobnych bohaterów, jak w innych powieściach u Alka. Czyta się szybko, przyjemnie, ale nie jest to jakaś, wiecie, powieść, do której będzie się wracało. No i ostatnia to jest Apartament Izabeli Janiszewskiej. No, książka, która no myślę też będzie jedną z lepszych Izabeli Janiszewskiej. Apartament to y,
To powiem Wam takie połączenie thrillera, ale w takiej wyższej formie, gdzie autorka wzięła na warsztat bardzo jakby ludzką tą naszą psychikę, podświadomość. Ona w tej powieści poraża, szokuje. To powiem Wam też lektura, którą będziecie czytać i po prostu nie będziecie mogli się od niej oderwać. Będziecie musieli dojść do ostatniej strony, żeby poznać rozwiązanie zagadki. Ja przyznam szczerze, że myślałam, że Izabela Janiszewska już mnie nie zaskoczy, że weźmie na warsztat i zrobi podobną powieść, tak jak wcześniej swoją trylogię. Natomiast Apartament jest zaskakujący i naprawdę jest bardzo, bardzo dobry. No i tutaj myślę, że jak poznacie, też tak jak mówię, nie chcę Wam za bardzo spoilerować, pokrótce Wam tylko jakby powiem, czyli o czym jest. Mamy tutaj małżeństwo Engelów, którzy wybierają się na weekend w Karkonosze, żeby odpocząć od zgiełku Warszawy. On jest pisarzem, który szuka natchnienia do swojej kolejnej powieści. Ona jest artystką, która właśnie skrywa swoją tajemnicę. I ona po przyjeździe, niby wykończona, zasypia. On schodzi do baru, no i zaczyna tam w zasadzie tam pić. Kiedy wraca, kładzie się, ale jak się budzi rano, patrzy, żony nie ma. Rozpoczynają się poszukiwania i tu w zasadzie można powiedzieć, to jest takim początkiem, tak? Takim startem. I powiem Wam, i tutaj nagle akcja zaczyna diametralnie przyspieszać, czyli my uczestniczymy w tych poszukiwaniach, gdzie jest ten jej mąż, gdzie jest obsługa hotelu, gdzie dochodzi później do tego policja, gdzie pojawiają się dodatkowe elementy układanki, gdzie nagle ten mąż może stać się podejrzanym, gdzie wracają jakieś tajemnice z przeszłości, gdzie wszystko pod koniec staje się takim rollercoasterem, ale jedno jest pewne, przemoc rodzi przemoc. Ale tak jak mówię, to wciągnięcie nas w tym i wiecie, to jest tak jak otwieranie, nie wiem, drzwi do kolejnych pokoi, szukanie właśnie rozwiązania, tak, zagadki, nie wiem, szukanie jakichś tam elementów. I ten główny bohater, który mamy wrażenie, że sam już nie wie, gdzie się znajduje, w jakiej rzeczywistości i co się z nim dzieje. I ta jego narracja, gdzie tak jakby rozmawiał raz z sobą, raz przetwarzał jakieś fakty, innym razem no, z pozostałymi bohaterami powieści. Naprawdę bardzo dobre i gorąco Wam polecam. I już ostatnie trzy książki. Jedna to taką, którą chcę Wam polecić. To też jest Lucinda Riley i jej najstarszy syn, Harry Whitetucker, Kubuś i Anioł Snu. Jest to pierwsza część serii właśnie o aniołach, jakby stróżach dzieci, takie opowiastki. Pięknie ilustrowane, zobaczcie. Pięknie wydane też przez wydawnictwo Albatros. Ciepłe, takie opowiastki do snu dla dziecka, żeby z nim czytać. Myślę, że będą jakby taką fajną odskocznią. I teraz jeszcze, bo widzę, że przegapiłam, jeszcze literatura fantastyka.
książka, która, ja powiem Wam, nie przepadam za fantastyką, fantasy, science fiction, ale Terry'ego Pratchetta akurat lubię i wydawnictwo Rebis wydało Terry'ego Pratchetta o jaskiniowcu, który podróżował w czasie. To są jego, słuchajcie, pierwsze opowiadania, które napisał mając 17 lat. I w ogóle, no, one są, patrzcie, z takimi rysuneczkami. On też je zawsze dawał rysunek, jak współpracował z jednym z czasopism, gdzie pisał właśnie te swoje krótkie opowiadania, mając 17 lat i wydawał. No i one są, słuchajcie, niesamowite. Jak się je czyta, to człowiek czuje się jak dziecko. Znowu uruchamiają mu się te pokłady kreatywności, ponieważ wydaje mi się, że no, w tym XXI wieku to trochę żeśmy zagubili tą naszą kreatywność. Wszystko mamy trochę podane na tacy i przestajemy sami wymyślać coś, kreować, mieć wybujałą wyobraźnię, a tu jest właśnie powrót do takiej wyobraźni naszej, nie wiem, kiedy nie było niczego i człowiek tworzył coś z niczego i miał tą taką właśnie wybujałą wyobraźnię i to jest taki Terry Pratchett. Więc no świetnie, zabawne, słuchajcie. Wydaje mi się, że to będzie książka i dla dorosłych, i dla młodzieży, i dla dzieci, więc gorąco, gorąco Wam polecam. I słuchajcie, ostatnia już książka, to też jest z cyklu takiej fantazy. Patrzę, czy mam, o już, słuchajcie, chwilkę. No, też mam wersji tam. Widzicie, zapomniałam ten. Wszystkie książki przygotowałam, ale o niektórych zapomniałam. I to jest ostatnia, to jest Modlitwa do Boga Złego. To jest druga część, pierwsza to była Kapłan. Taka seria, która... trochę bym powiedziała awangardowa, awangardowa, dystopijna, gdzie mamy połączenie trochę historii, jakiejś, wiecie, starego zakonu, walczącego, jakby ukrywającego tajemnice całego świata, grupę punkowców, którzy mają swoje ideały, kapłana wiedzy, który też chce, nie wiem, zachować tam ludzkość, no i poznajemy tutaj nagle jakąś równoległą, bym powiedziała, rzeczywistość naszych ludzkości, tak? Czyli jesteśmy my, ale równolegle do nas żyją też inni ludzie. No i tu jest właśnie o tym Modlitwa do Boga Złego, taka druga tajemnica. No ciekawy taki konspekt, ale taka, powiem Wam, do przeczytania na raz. Dla mnie nie było to nic specjalnego, ale tak jak mówię, może dlatego, że ja nie za bardzo z taką literaturą przepadam. Dobrze, więc widzicie, 16 takich książek. Myślę, że trochę perełek się z tego znajdzie, powiem Wam, jak dla mnie, no na pewno w takich top of the top tego roku znajdzie się, jeśli chodzi o literaturę faktu, to te przypadkowe odkrycia medyczne, na pewno bardzo warta przeczytania jest Autostrada Łez, no na pewno Lucinda Riley i Tajemnice Fleet House i na pewno polecam Wam Apartament Izabeli Janiszewskiej. Dla tych, którzy lubią, tak jak mówię, taką niekonwencjonalną literaturę wojenną, to polecam Skrzypce Goebbelsa.
A dla tych, którzy lubią literaturę obyczajową, to zachęcam do przeczytania Aptekarki. No i a dla wszystkich, to jest Terry Pratchett i o jaskiniowcu, który podróżował w czasie. Naprawdę opowiadania, przy których będą się wszyscy bardzo dobrze bawili. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was na kolejne odcinki, filmiki. Pozdrawiam serdecznie, miłego tygodnia. Do zobaczenia.